Zaręczyliśmy się. Na Mazurach. Na Mazurach. W pandemii. W pandemii. Miała być Hiszpania, ale był lockdown i wcześniej nie było sensu nic planować za granicą. Ja to już chciałem od dawna i sobie zaplanowałem, że będzie w Hiszpanii i ten i w ogóle miejsce znajdę super gdzieś nad morzem i w ogóle będzie cudnie. Ale znalazłem miejsce super na Mazurach, bo byliśmy w domku w lesie i było piękne oczko wodne tam w tym domku, w ogóle strasznie bardzo piękny domek. I była huśtawka, i była ławeczka, i był ten, był taki pomościk i na tym pomościku pękłem. Jak to jest przekładać ślub i wesele przez koronawirusa? No cóż, my już tak naprawdę musieliśmy przełożyć nasze wesele po raz drugi. Teraz latem będzie nasza trzecia data. Miejmy nadzieję, że to 3 razy sztuka. Ogólnie najpierw pojawia się takie wyparcie, że przecież ślub to jest taka ważna sprawa i dla niego się ogólnie przekłada inne sprawy, a nie że tutaj jakieś nie ma odwoływania. Oczywiście z każdym dniem dochodzi do ciebie bardziej, dociera do ciebie, że no nic z tego nie będzie tym razem, że trzeba przełożyć ślub, bo naprawdę nie ma klimatu do jakichś takich imprez. Oczywiście potem pojawiają się jakieś takie kwestie finansowe, co z zaliczkami, czy może w ogóle zrezygnować, zrobić tylko ślub i jakiś, nie wiem, mały obiad, czy może iść już w to, co się częściowo zorganizowało. My podjęliśmy decyzję, że idziemy w to, co częściowo zorganizowaliśmy. Oczywiście potem pojawiają się kolejne kwestie, co zrobić, żeby było jak najbezpieczniej, żeby goście czuli się bezpiecznie, żebyśmy my nie stresowali się ich bezpieczeństwem. Niestety, no, tego stresu się chyba nie da uniknąć. Nie jest to takie łatwe. Ale tak sobie myślę, że w jakiś sposób będzie to ciekawe doświadczenie mieć ślub w czasie pandemii, że jak za ileś tam lat otworzymy sobie album z naszymi zdjęciami ze ślubu i połowa gości będzie miała maseczki i nasze dzieci albo wnuki zapytają, o co chodzi, co to są za maseczki, co tam się działo, to będziemy mogli powiedzieć, że widzisz, wnusiu albo córeczko, bo my braliśmy ślub w czasie pandemii, ty żyjesz w szczęśliwych, wolnych od wszelkich chorób czasach. Taką mam nadzieję, że tak będę mogła powiedzieć. Pod koniec kwietnia byłam u lekarza. Już był 19 tydzień ciąży. No i myślałam o tym, żeby iść na L4 w pracy, bo pandemia, koronawirus, nie chciałam się zarazić, nie chciałam zarazić kogoś, zwłaszcza, że u mnie w pracy jest dużo starszych pań. No ale lekarz stwierdził, że to są moje wymysły, że koronawirus w ogóle nie istnieje, to jest jakaś ściema. Mi się nie chce pracować i te L4 byłyby wymuszone. Bardzo się zdenerwowałam, ale po dłuższej rozmowie jakby lekarz wypisał mi to zwolnienie. I co? Po tej rozmowie na drugi dzień strasznie bolał mnie brzuch i w sobotę i w niedzielę. W poniedziałek ponownie poszłam już do innego lekarza i na wizycie lekarz powiedział mi, że mogę urodzić w każdej chwili i to dziecko może umrzeć. Pojechałam do szpitala. Wzięli mnie na izbę przyjęć, no i tu powiedzieli mi to samo, że w każdej chwili mogę urodzić, dziecko może umrzeć. I widziałam po prostu przerażenie tych pielęgniarek i lekarzy. Ja oczywiście byłam sama, nie mogłam wejść z mężem, no bo koronawirus. Zostałam przyjęta do szpitala. Na drugi dzień, będąc w szpitalu, bo miałam salę z 5 kobietami w ciąży, odeszły mi wody. Przyszła lekarka i powiedziała, że no to czekamy teraz, aż przestanie bić serce i robimy poronienie. Widziałam, że te dziewczyny wokół mnie miały takie miny, że z jednej strony mi współczuły, a z drugiej nie wiedziały, co powiedzieć. No i przenieśli mnie do sali, gdzie byłam sama. No i tak naprawdę ten miesiąc wyglądał tak, bo miesiąc spędziłam w szpitalu, że kilka razy w tygodniu sprawdzałam, czy serce bije. Nie miałam prawie wód płodowych, miałam tam czynnik AFI 1, a
No, po prostu jest tak, że wód płodowych prawie wcale nie ma. Mimo tego dziecko żyło przez miesiąc. Codziennie sprawdzali właśnie, czy jest tętno. Szłam na piętro wyżej, gdzie kobiety są po porodach, gdzie słyszałam płacz dzieci i myślałam przez miesiąc o tym, czy dziecko żyje, czy nie. No i jakby cały czas byłam z tym sama, no bo nie było odwiedzin, nikt nie mógł do mnie przyjść. Siedziałam w sali, czasem sama, czasem z kimś, zależy, czy były jakieś zaplanowane zabiegi. Po 2 tygodniach przyszła do mnie jedna pani, lekarka, mówiąc, że ona wie, co to jest strata, bo ona straciła 91-letnią matkę. Zaczęła pytać mnie, czy jestem wierząca. I zaczęła mi mówić, że nikt mi nie pomoże, psycholog mi nie pomoże, mąż mi nie pomoże. No i ogólnie byłam trochę taka zdołowana tą rozmową. Zgłosiłam to do dyrektora szpitala i na drugi dzień było tak, że miałam bardzo wysokie ciśnienie i puls. No ale jednak kolejne 2 tygodnie jakoś wytrzymałam po prostu w tym stanie. Nie wiem, czy ta pani chciała, żebym poroniła, czy o co chodziło po prostu, ale no, strasznie nieprzyjemna sytuacja i nikomu nie życzę. No i 2 tygodnie po tej sytuacji dostałam skurczy. Poszłam do lekarza, który mnie zbadał i powiedział, że w najbliższym czasie będzie poród. Niestety tak się złożyło, że poród w moim przypadku był w dzień matki. No poród dziecka, które waży 0,5 kg i łyżeczkowanie i ten cały zabieg to nie było zbyt przyjemne. Najgorsze było to, że jakby wiedziałam o tym, że to dziecko może umrzeć. Jakby wiedziałam, że są niewielkie szanse na przeżycie. I po prostu urodziłam. Przed porodem mierzyli mi tętno i mówili, że nie ma tętna, że dziecko nie żyje. Po czym jak urodziłam, powiedzieli, że dziecko żyje, więc ja już zaczęłam się cieszyć. Po czym przychodzi lekarz 6 godzin po porodzie do mnie na drugi dzień i mówi, że jednak nie żyje, nie? Jakby dla mnie najgorsze było to, że ja jakby będąc tym wszystkim sama, jakby mogłam się pożegnać z dzieckiem, mogłam je zobaczyć, a mój mąż nie. I to jest dla mnie takie przerażające, że on nie mógł swojego dziecka zobaczyć nigdy i już nie zobaczy. No więc to dla mnie było najtrudniejsze w tej pandemii, że mój mąż nie mógł poznać naszej córeczki.